Cześć! To jest kolejny pięciominutowy film, w którym chcę opowiedzieć coś inspirującego, co znajduję w Ewangelii. Czasu jest niewiele, tylko pięć minut, więc za każdym razem jeden werset, natomiast mam nadzieję, że w ciągu dnia ten werset będzie Wam towarzyszył i dawał też do myślenia. Dzisiaj chcę mówić o tym, że nasze życie, jeżeli prowadzi je Jezus, to nasze życie wkończy się w miejscu, w którym nie chcemy się znaleźć. I po czołówce wyjaśnię o co chodzi. Ewangelia Jana 21 rozdział, 18, werset tam czytamy. Jezus mówi do Piotra, którego trzy razy spytał, czy miłujesz mnie, czy kochasz mnie bardziej niż pozostali uczniowie. Oczywiście Piotr zapewnia, tak, panie, ty wiesz, że cię kocham. I na końcu Jezus mu odpowiada za trzecim razem, gdy usłyszał to zapewnienie: Dbaj o moje owce, ręczę i zapewniam, gdy byłeś młodszy, sam się przepasywałeś i chodziłeś dokąd chciałeś. Lecz gdy się zestarzejesz, wyciągniesz swoje ręce, a kto inny cię przepasze i poprosz prowadzi, dokąd nie chcesz. I myślę sobie, patrząc w swoje serducho, jak rzadko myślę o chrześcijaństwie jako o takiej wędrówce z Jezusem, która skończy się w miejscu, na które ja absolutnie nie mam ochoty. Jeszcze raz to powtórzę i zastanów się, czy to też jest tak w twoim życiu. Czy masz świadomość, że kiedy idziesz w swoim życiu za Jezusem, to jest taka możliwość, że to ciebie doprowadzi do miejsca, na które absolutnie nie masz ochoty. Że twoja droga z Jezusem może cię doprowadzić do miejsca, w którym nie chcesz się znaleźć. Bo to znaczą te słowa, które Pan Jezus powiedział Piotrowi. Teraz chodzisz, gdzie chcesz. Gdy byłeś młodszy, w zasadzie nawet nie teraz. Gdy byłeś młodszy, chodziłeś, gdzie chcesz. Jak jest teraz? Nie wiadomo. Wiemy, jak to się skończy. Czy już Piotr idzie za Jezusem, tam gdzie nie ma ochoty iść, czy dopiero musi się tego nauczyć, ale gdy się zestarzejesz, mówi Pan Jezus, to zaprowadzą ciebie tam, gdzie nie chcesz się znaleźć. I myślę sobie, że to jest pewien aspekt chrześcijaństwa, pewna treść naszego naśladowania, pewna konstytutywna taka trwała, niezwykle ważna część naszego Chrześcijaństwa, naszego chodzenia z Bogiem, naszej relacji z Jezusem, że w wielu momentach prowadzi nas ono do miejsca, w którym nie chcemy się znaleźć. Że gdybyśmy po ludzku mieli zdecydować, wolelibyśmy być zupełnie gdzieś indziej. E, oczywiście zastanawiam się, ile we mnie jest gotowości, żeby dać się Bogu w ten sposób poprowadzić, ile we mnie jest. E... Wiary i zaufania, i tak, wiecie, zastanawiałem się teraz, mam tylko zostały mi dwie minuty, więc muszę zagęszczać to, co chcę powiedzieć, ale, wiecie, długo się nad tym zastanawiałem, i, i może myśl wymaga troszkę głębszego namysłu i szerszego rozszerzenia w pięciominutówce, tylko sygnalizuję, ale zastanawiam się, czy Jezus jest dla mnie wystarczającą nagrodą, żeby dać się poprowadzić w miejsca, w sytuacje w życiu, w stany, w których nie chciałbym się znaleźć. Czy Jezus jest dla mnie wystarczającą nagrodą? Bo jestem pewien bez wątpienia, że Piotr, kiedy. Pan, Jan zresztą interpretuje ten tekst, mówi, że Jezus tym tekstem zaznacza, w jaki sposób Piotr umrze. I wiemy, że Piotr umiera męczeńsko, że, że, że to go czeka, męczeńska śmierć ze względu na wiarę w Jezusa. Ale jestem o tym przekonany, że Piotr, kiedy umiera jako męczennik. Jest szczęśliwy, nie żałuje ani dnia przeżytego z Jezusem, jest pewny tego, że w wieczności czekają na niego otwarte ramiona kochającego zbawiciela, więc ostatecznie to Jezus musi być nagrodą we wszystkim i Jezus musi być zapłatą, nagrodą, jak tokolwiek nazwiemy, za moją gotowość, żeby w udać się w miejsca, w które po ludzku nigdy nie chciałbym się udać. Jeżeli Jezus nie jest dla mnie wystarczającą nagrodą, jeżeli posłuszeństwo nie, jemu nie jest dla mnie wystarczającą motywacją, to rzecz jasna, ze wszystkich, wszystkimi sposobami będę tego unikał. Natomiast jeśli jest, to jestem gotowy pójść tam, gdzie nigdy pójść bym nie chciał. Pomyślcie o tym, pomyślcie o miejscach, do których prowadzi Was Bóg, i ile w Waszym chrześcijaństwie i Waszym naśladowaniu gotowości jest też na takie trudne słowa i na takie trudne pytania. Mi zostało kilkanaście sekund. Więc dzięki za Waszą obecność, dzięki za Waszą uwagę, dzięki za Waszą obecność na tym kanale, za wszystkie lajki, za wszystkie suby i mam nadzieję, że te 5-minutówki drapią Was w głowę dzisiaj o tym, że chrześcijaństwo prowadzi nas czasami tam, gdzie nie chcemy się znaleźć. Ale złoty timing. Na razie.